Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest Mine Wars 2081, jak widać. To jest gra, która niedawno pojawiła się na Steamie i wygląda bardzo interesująco. To jest taka produkcja z tych niezależnych. Przypomina gierkę, zagrajmy sobie na normalu. Przypomina grę, którą znam z przeszłości swojej gamingowej, a dokładnie z roku 1995 i gra nazywała się Descent. W Descencie lataliśmy pojazdem, gdzieś po kopalniach, po jakichś bazach. To, co było charakterystyczne dla tej produkcji, to to, że była tam możliwość pełnego obrotu wokół własnej osi, absolutne, pełne 3D. Bardzo interesujące, jak na tamte lata, bardzo ciekawa produkcja i przyjemnie się grało. Mam nadzieję, że w tą grę też. Tu jest jakaś fabuła, trochę większa, coś między... Coś chyba jakiś konflikt między Rosją, Ameryką, wydobywanie surowców z asteroid, takie tam cuda dziwy. Zobaczymy? Pewnie, że tak. Dobrze. Przełączmy się tutaj na mój pojazd. Tak, jestem kierowcą pojazdu. Światło odpalone. O, jest załatwiony. Tutaj po drodze znajdujemy różne takie rzeczy, które możemy sobie naprawiać pojazd i napełniać paliwem. To wszystko jest ważne, o tym trzeba pamiętać. Te statystyki na dole, to jest paliwo, poziom tarcz, poziom zdrowia pilota, różne rzeczy, poziom tlenu nawet widzę tu jest, czego wcześniej nie widziałem. Pełny obrót jest możliwy wokół własnej osi i pełna swoboda w kierowaniu. Możesz, ja cię kręcę. Tam się przebili. Rakietami. Nie wiem do końca, czy ja jestem górnikiem, czy ja jestem... Tutaj można się naprawiać, jakby ktoś chciał. Ale coś wam jeszcze pokażę. No, Holendry strzelają. Macie rakietą. Rzućcie okiem. Można także kopać i wydobywać surowce. Nie wiem, do jakiego stopnia jest rozwinięty ten aspekt gry, ale on, no cóż, wygląda interesująco. Chyba trochę za daleko jestem? Nie, dotarł. Wydobywamy. Gdyby się okazało, że surowce są zbyt głęboko... O, Holendry jeszcze atakują. Załatwieni. Gdyby się okazało, że surowce są za głęboko, tu akurat jeszcze to nie jest problem. To bez problemu mogę się wkopać tutaj. O, jeszcze kawałek, kam. Wierdź. Wieraj. Możemy się na przykład dokopać. A, żeż ja cię kręcę. Nie dadzą spokoju. Załatwiony. Gdzieś tam jest... Tu jest helium. Gdzieś tu silver widziałem. Ale można zrobić taki patent. Można otworzyć... Można włączyć wiertarkę. I się wbić w głąb tych skał. I wchodzić coraz głębiej. W zasadzie można by się przekopać przez całą asteroidę. W ten sposób oto się schowałem przed przeciwnikami. Ale nie taki cel jest tej misji, więc te kwestie górnicze zostawię wam na później, a ja tymczasem zobaczę, ciągle atakują. W tą stronę muszę się udać, takie jest moje zadanie. Widzicie, cel misji jest... Ale strzelanina. Coś tu się ostro się odbywa. Cel misji... O, żeż. Można by też magnezjum wydobyć tutaj. Ja się kurczę bawię. Wydobywanie. A tymczasem tu mnie ostrzeliwują ostro. Załatwiony. Kolejny załatwiony. Okej. Mogę tutaj się naprawić. Trzeba by uzupełnić paliwo. Jest paliwo. Doskonale. Poziom zdrowia jest wysoki. Jakiś tunel tym razem. My God, those ships are gargantuan. Widzicie tam znak? Gwiazda czerwona? What are they thinking? We need to get to the other side. Pronto. Palmy dopalacze. Okej.
Są przeciwnicy. Zobaczcie, jaka skala jest, tu są odległości 250 metrów, jak się podleci do blisko do niego. No przecież za blisko byłem, szyba mi się powróciła. Dokąd teraz? Tędy. Rosyjski generał chce, żebyś pozyskać dane. Nie wiem czemu, to jest cywilna operacja, jak wspomniał to... Jak wspomniał nasz bohater przed chwilą... O, kurde, przez skałę trzeba by się przebijać. O, oh, jest. Dokąd teraz? Tędy. Coś z tyłu zaatakowało? Mój sojusznik Markus poradził sobie z przeciwnikiem. Dokąd teraz? Tutaj. Zamknięte. Tu można sobie uzupełnić różne rzeczy, ale teraz w tej chwili nie jest mi to wszystko potrzebne. Musimy wracać gdzieś. Przeciwnicy. Uważać, strzały potrafią uszkodzić szybę. Rędy oni lecą. Rędy ja muszę lecieć, tak, tędy, dobrze. Szyba delikatnie jest przybrudzona gdzieś tam. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj są jakieś... Nie muszę się za bardzo martwić o zapasy w tej chwili. Ale fakt, że trzeba dbać o to, żeby mieć tlen, paliwo, to przypomina takie oldschoolowe gierki. Są przeciwnicy, oni gdzieś tam, a w środku, w tym tunelu, ktoś siedział, dobre. Dokąd teraz? Tutaj. Okej, generator, on. Ile ta gra kosztuje, to musicie sobie sami sprawdzić na Steamie. Szczerze mówiąc, jakoś nie zwróciłem na to uwagi, ale najważniejsza rzecz. Mam dla was 3 klucze do tej gry, które z przyjemnością wam rozdam tutaj w komentarzach. Po prostu napiszcie, że macie ochotę tą grę otrzymać. To możecie napisać, ja wiem. No i będzie, biorę udział. Taki standardowy jest bardzo, prawda? Chociaż to nie jest żaden konkurs. No cokolwiek napiszcie, że macie ochotę na tą grę. To jest szansa, że dostaniecie klucz. Ja będę się kierował jedną standardową rzeczą. Znaczy taką już dla mnie. Mamy objective. Będę zerkał po prostu do ludzi na profile, żeby ocenić, jak komentują, jak się zachowują i tak dalej, i tak dalej. I te osoby, które uznam za przyjazne ogólnie YouTube'owemu środowisku, z przyjemnością nagrodzę grą, jeżeli będą mieli ochotę taką grę otrzymać. Dobra, dokąd teraz? Dobra. Yeah. Dokąd teraz? Oczywiście te wskaźniki są cholernie potrzebne, bo tu ciężko się samemu przedostać. Chyba muszę ocalić górników. Negative.
Jak widzicie, coś tu się dzieje w warstwie fabularnej cały czas. Ale pomijając ten fakt, to jest po prostu ostra, radosna strzelanina. Oh yeah! Come on! Come on! Macie rakiety. Mam też sojuszników, którzy... Ożesz! Za blisko mnie wybuchł. Dodatkowo gdzieś tam cały czas są jakieś działalność słońca jest w okolicy. Jakieś wybuchy, flary, błyski. I trzeba się chować, bo można też latać gdzieś na powierzchni, poza... Załatwienie. Kończy mi się pancerz, jak widzicie, strasznie osłabiony mam. Można naprawić też statek. Muszę być bardziej ostrożny. Okej. Okay. Dobra, zreparowaliśmy statek, mamy też pancerz znowu. Dokąd teraz? Dokąd teraz? Mi się tutaj... Nie ma... Weapon control. Okej. Control. Coś jeszcze mogę tu zrobić? Nie mam żadnych celów. Przeciwnicy. Przeciwnicy cały czas się będą pojawiali. Okej. Nie mam żadnych celów. Czy nie przysłuchiwałem się tym dialogom za bardzo? Wow, no to przy okazji wylecimy poza bazę, poza kopalnię, poza ten... Będziecie mieli okazję podziwiać całe piękno okolicznego kosmosu. Mam na kogoś poczekać tam. Ale to wiecie co? Ja pokażę wam tutaj okolice, zamiast wykonywać misję. W takim miejscu podróżujemy. Bijmy się z powrotem. Chyba musimy po prostu poczekać. Zobaczymy, co się stanie po tym, jak ten czas upłynie. Może to będzie game over, bo zrobiłem coś, ale... Jeszcze pół minuty, więc możemy sobie radośnie postrzelać do przeciwników. I wszystkie chyba cele żeśmy wykonali. Co może lepiej wyjdę na zewnątrz? Madeline, come on, Madeline. Get ready for pickup. Ready for a ride, Apollo? Dobra. Let's get out of here. Our next stop is Russian. Wygląda na to, że się po prostu pospieszyłem i wykonałem misję szybciej. Tunelami będziemy gdzieś podróżować. Dobrze. Szybka gierka, co? Okej. No dobrze, jadę, tak jest. Come on! Dobra. Teraz. Warning,
wrogowie. Pięknie, pięknie. Tu ktoś tu jeszcze strzela. Wykonaliśmy cel misji, świetnie. Co dalej? Dokąd teraz? No wiem, że mam niski armor level. Mam tu gdzieś wlecieć? W teorii ma to sens, ale coś tu nie widzę. Home to travel. Zobaczcie. Niezły czat. A mamy teraz mapę. Polecimy na następny sektor. No i cóż. Tak oto wygląda rozgrywka w Miner Wars 2081. Wygląda interesująco? Moim zdaniem tak. Zwłaszcza dla takiego starego gracza jak ja, który doskonale pamięta Descent, w który się świetnie bawił. No cóż, jeżeli macie ochotę popykać sobie w tą grę, to mam 3 klucze, z przyjemnością rozdam wam je w komentarzach. Piszcie, że chcecie. I jak się okaże, że oprócz tego, że napiszecie, że chcecie, to jeszcze zazwyczaj zachowujecie się w miarę ostrożnie, znaczy roztropnie i przyjaźnie do innych użytkowników YouTube'a, no to możecie liczyć na taki kluczyk ode mnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, pa pa! Apollo, I installed a hacking tool on your ship. Use it to extract the data from the digital devices. Roger that.